Czarna seria potrąceń w Policach nadal trwa. W czwartek doszło do kolejnych dwóch zdarzeń drogowych. Potrącone zostały dwie nastolatki i rowerzysta. W czwartek około godziny 17 kierujący samochodem marki Ford 33-latek potrącił na przejściu dla pieszych dwie 17-letnie dziewczyny. Na miejscu zdarzenia pojawiły się radiowozy policji i karetka pogotowia ratunkowego. Poszkodowane z urazami kręgosłupa i nogi zostały odwiezione do szpitala. Zarówno sprawca zdarzenia, jak i poszkodowane byli trzeźwi. Każdemu kierowcy, który jest sprawcą kolizji, w takich sytuacjach obligatoryjnie zatrzymujemy prawo jazdy na miejscu. Potem decyzją sądu może to prawo jazdy zostać zwrócone. Jeżeli uszkodzenia ciała pokrzywdzonego są powyżej 7 dni, jest to wówczas wypadek kwalifikowany przez kodeks karny. Natomiast jeżeli uszkodzenia ciała są do 7 dni, wówczas mamy do czynienia ze zdarzeniem drogowym. Do następnego potrącenia doszło 40 minut później na ulicy Grunwaldzkiej. Tam kierujący samochodem marki Volvo potrącił rowerzystę, który przejeżdżał przez przejście dla pieszych. Obaj mężczyźni byli trzeźwi. Kierowcy obligatoryjnie zabrano prawo jazdy. Potrącenia na ulicy Wyszyńskiego i Grunwaldzkiej zakwalifikowano jako kolizje drogowe z uwagi na to, że czas hospitalizacji poszkodowanych nie przekroczył 7 dni. To kolejne zdarzenia z udziałem pieszych i rowerzystów, do których doszło na terenie Polic. Zarówno piesi, jak i kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza po zmroku i gdy pada deszcz. Ważne, aby przy takiej pogodzie posiadać elementy odblaskowe, które sprawią, że pieszy jest widoczny nawet z 200 metrów. Od początku grudnia ubiegłego roku na terenie Polic doszło do 13 potrąceń. To zatrważająca liczba. Takiego bilansu w Policach nie było od dawna.